Na stronie miejskiej ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ulicy Płetwonurków w Jaworznie. Chodzi o 3 działki o łącznej powierzchni około 67 tysięcy metrów kwadratowych, które są w użytkowaniu wieczystym gminy. To m.in. tak zwana Orka. Aktualnie teren jest oddany w dzierżawę na rzecz Orka Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a bieżąca umowa wygasa 31 maja bieżącego roku. Wymienione działki są oznaczone. Działka numer 140/15 US2 nosi od eksportu kwalifikowanego Grudek, ZN5 zieleń nieurządzona, N1 tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, działka numer 140/28 WS1 zalew Koparki, US2 ośrodek eksportu kwalifikowanego Grudek, ZN5 zieleń nieurządzona oraz działka numer 140/31 ZL3 lasy, ZN5 zieleń nieurządzona, WS1 zalew Koparki i N1 tereny zagrożone osuwanie się mas ziemnych. Miasto chce, aby poszczególne strefy były przeznaczone m.in. na sport kwalifikowany oraz usługi związane z rekreacją. Obecni właściciele koparek obawiają się, że stracą bazę i wkrótce może ona przestać istnieć. Cena wywoławcza za wszystkie działki wynosi niecałe 500 000 zł netto. Z właścicielem Orka Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mirosławem Kierepką będziemy rozmawiali na temat przyszłości koparek już w piątek.